Najmłodszy uczestnik miał 8 lat, najstarszy ponad 70. Udało im się uporządkować około 100 zabytkowych nagrobków. Podzieliliśmy się na 4 grupy, no i każdy ma swój rząd i my sprzątamy, wydzieramy chaszcze, no i sprzątamy mogiłkę. W tym roku do uczniów dwóch polskich szkół dołączyli wolontariusze ze Strefy Młodzieży oraz Polacy ze Stowarzyszenia Rodzina Rodzin. Widać, że oni sobie to cenią bardzo, że oni tu przychodzą z takim zapalem, kiedy my starsi już patrzymy, że może już ktoś zmęczony, bo czujemy to po sobie. A widzimy, że młodzi jednak jeszcze chcą porządkować. Porządkowanie grobów oraz drobne prace naprawcze odbywały się pod czujnym okiem konserwatorów. Wbrew pozorom, wbrew pogodzie bardzo dzielnie sobie radzą, mają mocny zapał, no i robią naprawdę dużo. Okazuje się, że takimi młodymi rękoma można bardzo dużo zrobić. Uważam, że dobrze to jest, dlatego że przybiegamy tutaj, robimy dobre sprawy dla ludzi, którzy tutaj spoczywają. Cmentarz Janowski zajmuje bardzo ważne miejsce w powojennej polskiej historii Lwowa. Tu spoczywają wybitne postacie pochowane po 1945 roku. To osoby, które nie wróciły do Polski w ramach repatriacji, ani nie wyjechały tam później. Zwykli Polacy, którzy skromną, cichą pracą w trudnych, wyjątkowo trudnych czasach kultywowali tę polską tradycję, propagowali nauczanie języka polskiego, często ponosząc dotkliwe konsekwencje, ale się nie poddawali. Na tym cmentarzu jest również pochowanych wiele ważnych dla naszego dziedzictwa kulturowego, dla historii miasta osób i znajduje się również wiele bardzo ciekawych obiektów, które są perełkami i z tego powodu warto ten cmentarz ratować, warto się nim opiekować. Najgłówniejsze to, że te cmentarze to jest świadectwo polskości historyczne. Kiedyś w miejskiej radzie padło pytanie, ilu tu jest Polaków. Była odpowiedź, tylko to, co na cmentarzu się zostało. Znaczy, to jest historia, ile Polaków faktycznie w Lwowie mieszkało wiekami. Wspaniała akcja. Młodzi, ludzie w średnim wieku i ci trochę starsi razem porządkują groby polskie na cmentarzu Janowskim. Czują się odpowiedzialni za te pochówki, za to, jak one wyglądają. Na cmentarzu Janowskim jest bardzo dużo do zrobienia i mimo starań miejscowych Polaków, wiele polskich grobów pozostaje bez opieki. Dzięki takim projektom może się to zmienić.